Witajcie w najnowszym odcinku Gita TV. Gita TV. Ja jestem Gajos, ale dziś nie zobaczycie mojego pyska, natomiast w nagrodę zdradzę wam kanałową tajemnicę. Mianowicie do tej pory wszelkie testy, czy efektów, czy gitar nagrywałem na takim oto malutkim wzmacniaczyku, 15-watowym tranzystorowym Krayta. Natomiast od tegoż odcinka witamy na pokładzie redakcji wzmacniacz VHT model LEAD 20. To w pełni lampowe 20-watowe combo na 12-calowym głośniku. Dosyć ciężkie, bo waży ponad 24 kg. Gabarytowo też spore jak na jedną dwunasteczkę, bo to jest około 50 na 60 na prawie 30 cm. Więc takie całkiem sporawe bydle, no ale dobra, zobaczmy co on ma na panelu tym głównym. No i po kolei jedziemy na panelu. Jest włącznik mocy, przełącznik standby, dioda sygnalizująca działanie wzmacniacza, jest master volume, gałka reverbu, która działa na obydwa kanały, korekcja trójpasmowa wspólna dla obydwu kanałów. Jest to oczywiście middle, treble, bass. A z lewej strony mamy gniazdo wejściowe, głośność kanału czystego, przełącznik kanałów z czystego na przesterowany. Każdy kanał ma swój kolor diody, więc gdzieś tam na pewnościach koncertowych się nie pomylimy, jeśli nie słyszymy. No i regulacja drugiego kanału, czyli gain oraz głośność tegoż przesterowanego kanału. I to pokrótce cały panel przedni. Dosyć prosty, przejrzysty. Bardzo łatwy i intuicyjny w obsłudze. No to jeszcze idziemy na panel tylny. Od lewej mamy gniazdo wejściowe dla zasilania, potem jest gniazdo bezpiecznika. O, widzimy przy okazji model. Produkt VHT USA, oczywiście produkowany w Chinach. O, prosty numer seryjny. Gniazdo Fod Switch. Oto i sam Fod Switch, jest dwuprzyciskowy, obsługuje przełączanie kanałów oraz uruchamianie rewerbu. Wracamy na tylny panel, gdzie mamy gniazdo pętli efektów z przełącznikiem możliwości wyboru pętli równoległej bądź szeregowej. I bardzo jeszcze bardziej pożyteczna rzecz, czyli wyjścia na zewnętrzne kolumny, bo jeżeli gramy gdzieś w głośniejszych warunkach typu większy koncert, a pokładowa kolumna na 1/12 nam nie wystarczy, to możemy sobie podpiąć zewnętrzną, dodatkową, praktycznie dowolną kolumnę i wówczas mamy moc naprawdę i skuteczność dużo, dużo większą. I wybaczcie, że nagrywam dzisiaj z ręki, ale chwilowo mam brak statywu, wkrótce to nadrobimy. Gita TV nie byłaby sobą, gdyby jeszcze nie obejrzała wzmacniacza od środka. Słuchajcie, to jest chyba największa wada tego wzmacniacza, że żeby dostać się do lamp, trzeba odkręcić cały ten tylny panel, a ten tylny panel jest przykręcany na zaledwie 12 śrub, więc w fabryce dobrze przewidzieli, żeby tak przypadkowo we wzmacniaczu nie grzebać, ale my się oczywiście nie damy, bo zajrzeć do środka chcemy. I żeby odcinek był krótszy, pozwoliłem sobie te śruby już wykręcić. Więc po prostu panel wyjmujemy, jest dosyć ciężki jak na kawałek deseczki. A z tyłu mamy, poza kurzem, głośnik Solation model G12H, 30-watowe, czyli zapas mocy jest. Dwa trafa. Trafa są jakiegoś nieznanego producenta, ale widać, że są oryginalne, więc muszą być niezłe, skoro przez tyle lat działają, sprawują się. W dolnej części kolumny umiejscowiono reverb. Jest on z takim logiem AXL, widzicie? Takie były kiedyś gitary, pamiętacie? A teraz serce wzmacniacza, czyli lampy. Według producenta w sekcji preampu powinny być 4 sztuki 12X7, a w końcówce mocy 2 sztuki LL84. No to zajrzyjmy do naszych lamp. Co my tu mamy? Marshall ECC83, czyli były wymieniane najprawdopodobniej. Zobaczmy, co siedzi dalej. Skoro były wymieniane, to zobaczmy na jakie i czy wszystkie i czy prawidłnie. To samo, EC83. Tutaj coś już innego. Trzeba bardzo uważać przy wyjmowaniu, żeby nie uderzyć w głośnik. Jest to również Marshall EC83. Wygląda inaczej, ma inną grafikę, ale nie ma jakichś dodatkowych literek, żeby to był inny typ lampy. No dobra. I ostatnia.
jest to jeszcze inna grafika, ale tak samo EC83 Marshalla. Dobra, zobaczmy, co tam drzemie w końcówce. A w końcówce jest jakaś bezfirmowa lampa, bo pisze na niej China, jest EL84, czyli prawdopodobnie jeszcze fabryczna, oryginalna. Zobaczmy drugą. Jest to również ta sama fabryczna chińska EL84. Dobra, to teraz sobie włożymy te lampy z powrotem i pogramy. I zwróćcie uwagę, jak wzmacniacz zachowuje się podczas grania, kiedy kręcimy gałką. Oczywiście wszelkie wrażenia piszcie w komentarzach. Mi ten wzmacniacz się podoba, ma dokładnie to, co potrzebowałem na taki nieduży wzmacniacz, czyli fajne brzmienie, dobry, czysty kanał, niezły przesterowany. Oczywiście można to sobie dopalić, zrobić co się chce, ale dodatkowo ma pętlę efektu, wyjście na fot switch. No jak dla mnie, jak na razie, ten wzmacniacz jest fantastico. Więc sobie go posłuchajmy, ale jeszcze hola hola, bo to będzie dla Was ciekawostka i niespodzianka. Ten test nagramy, słuchajcie, z użyciem metody rampingu. Ramping zrobiłem tak, że partia gitary leci sobie z odtwarzacza, z komputera, jest przepuszczona przez specjalny ramping box, wpuszczony sygnał na wzmacniacz, dzięki czemu ja nie muszę grać, się absorbować, bo gitara sobie gra sama, a Wy możecie patrzeć, jak wzmacniacz się zachowuje podczas kręcenia gałkami. Więc dobra, już tu lampy zabezpieczone i przechodzimy do grania. A oprócz nowego wzmacniacza mam nową metodę nagrywania, mianowicie sygnał z głośnika idzie poprzez SMA57 na mojego niezastąpionego Zooma H4.
Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie tradycyjnie komentarze, które prosiłem wcześniej. No i jeszcze, byłbym zapomniał, gitarowy kwiatuszek. Słuchajcie, wiele lat na świecie żyję. W sklepach muzycznych zdarzało się bywać, sprzętu trochę widzieć, ale odwiedziłem jeden sklep i zauważyłem takie coś. Pozwoliłem sobie również wyjąć z opakowania i sprawdzić, przetestować, ograć. I słuchajcie, nic nie przychodzi mi do głowy. Co to może być? Może wy wiecie. Ci, co wiedzą, niech piszą odpowiedzi na adres gajostodebil@gita.tv, więc czekam na odpowiedzi. Najlepszą nagrodzimy tymże oto asortymentem. Cześć. Dobra, ja trafiam tą piłką, tą gitarą w piłkę, a ty subskrybujesz mój kanał. Gita.tv.